Witam Was w kolejnym odcinku Przygód Latającego Czarodzieja, w 5. odcinku serii Łódź z drona FPV. Dzisiaj jesteśmy w EC1, Centrum Nauki i Techniki. Świetne miejsce, nie tylko dobrze wygląda, ale no, bezsprzecznie kojarzy się z Łodzią. Jest po prostu we wszystkich materiałach, które możecie znaleźć promujące Łódź, no bo jest bardzo charakterystyczne. Ale w tym odcinku również dwa miejsca. Wczoraj byłem w Orientarium. To, co teraz zrobię, nie róbcie tego w domu. Orientarium, Centrum Azjatyckich Zwierząt w Polsce, kilka hektarów, największy tego typu obiekt w naszym kraju, a mnie interesuje jedno miejsce. Idziemy do tunelu z rekinami, płaszczkami. Tak. Super. O, może sobie na tym murku usiądę. Lecimy do tunelu. Taki jest plan, zobaczcie, płaszczka. Rywelka, zobaczcie jaki rekin. No i przelecimy sobie tutaj. Szkoda, że tu jest jeszcze ciemno, ale może zapalą światło nam. Fajnie tutaj. O. Tak więc plan jest taki, że przelecimy cały tunel, polecimy tu, zobaczymy, jeżeli nam zapalą światło w tym akwarium, to bym okrążył to akwarium i chciałbym wylądować tutaj przed tą szybą przedstawiającą głębię oceanu. Lecimy. Sprzęt już mam gotowy, jak widzicie mam przygotowane 6 pakietów, 6 baterii, Roma też czeka na zabawę. Mam zamiar to wszystko oblecieć, na pewno względnie tą chłodnię, ten budynek z drugiej strony, który niektórzy mówią, że wygląda jak sześciopak albo jak maska Lorda Wejdera z Gwiezdnych Wojen. EC1, nie wiem czy wiecie, pewnie wiecie, bo mówiłem wam w pierwszym odcinku, mieści się zaraz obok kosmicznego dworca fabrycznego i bramy miasta. Nie przedłużając, bo robi się coraz później, zaczynamy, lecimy. I to by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że z tych ujęć coś wybiorę do naszego finalnego klipu. Kto jeszcze nie zasubskrybował, to koniecznie klika suba i dzwoneczek właśnie w tej chwili, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Zostawcie kciuki w górę, będzie mi bardzo miło i do zobaczenia. Cześć!